No dzień dobry moi drodzy, witam was w ostatnim materiale w roku 2022, jeżeli chodzi oczywiście o growe zakupy, czyli rzeczy, które oczywiście kupiłem, no więc nie przedłużając, przejdźmy może od razu do konkretów. No więc no, troszkę się tego nazbierało, bo powiem szczerze, było tych tytułów dużo, to znaczy tych tytułów kupiłem 8 sztuk, dokładnie 8 sztuk, w większości uzupełnienie kolekcji, ale też tytuły nowe, które trafiły. Przede wszystkim, moi drodzy, takim głównym zakupem, który w listopadzie był, jak dobrze pamiętam, to konsola Nintendo Switch. Tą konsolę Nintendo Switch możecie sobie zobaczyć na materiale innym, więc tutaj go nie będę wyciągał, przetaczał i pokazywał. Natomiast dwa tytuły, które zakupiłem na Switcha. Pierwszy tytuł, który wpadł do mojej kolekcji, to Sniper Elite 3 Ultimate Edition ze wszystkimi DLC-kami Rebellion. Nigdy w życiu nie miałem okazji pogrywać w Sniper Elite 3. Ten tytuł kupiłem dodatkowo z Nintendo Switchem, także całkiem spoko pozycja. Wcześniej kiedyś, jak miałem Nintendo Switcha, to pogrywałem w edycję Sniper Elite V2, którą ukończyłem całą. Muszę przyznać, że się dobrze w nią grało na Switcha. Fajnie się w tą grę w ogóle gra przenośnie, w handheldzie. Także szczerze powiedziawszy, polecam zagrać sobie w tą edycję. Oczywiście tutaj przenosimy się do Afryki, troszkę bardziej otwarte tereny, troszkę bardziej ten tytuł rozbudowany względem Sniper Elite V2. No, warto, myślę, na Switcha sobie zakupić, tym bardziej, że cena tego tytułu to około 130 zł, a może przy odrobinie szczęścia będzie można ją znaleźć nawet troszkę taniej. Moi drodzy, Nintendo Switch otwiera zbiór kolekcji zakupów growych. Drugim tytułem, który nabyłem również na Nintendo Switcha, to FIFA 23 Legacy Edition. Oczywiście FIFA generalnie nie opłacają się na Nintendo. Zresztą nawet jak sama tutaj okładka wskazuje, tylko zaktualizowane stroje, składy i stadiony. Także praktycznie żadnych feature'ów, bajerów graficznych nie dostajemy na tą FIFA na Nintendo. Natomiast no, jestem zdania takiego, że wypadałoby chociaż jedną z odsłon FIFA na Switcha posiadać, z tego względu, że no, FIFA też jest dosyć dobrym tytułem do ogrywania przenośnie w handheldzie. A że cena była dość mocno atrakcyjna tej FIFA, bo zapłaciłem za nią 109 zł w Ultimie, no to grzechem było nie kupować, grzechem było nie brać, tym bardziej, tak jak mówię, jestem zwolennikiem przynajmniej jednej edycji FIFA na Switcha, bo tak jak już powiedziałem, dobrze się w ten tytuł generalnie pogrywa na Nintendo Switch. Kolejny tytuł, jaki wpadł, moi drodzy, na premierę, to Callisto Protocol, The Callisto Protocol Day One Edition Xbox Series X, moi drodzy, Striking Distance i Krafton. Jeden z twórców tej gry był twórcą takich tytułów jak Dead Space 1, czy też Ojciec Chrzestny. The Callisto Protocol opowiada historię niejakiego Jacoba, który po rozbiciu swojego statku na tytułowym Callisto Księżycu musi zgadnąć, czemu jest wywołana epidemia i generalnie uciec z samego Callisto. Powiem szczerze, tytuł został przeze mnie ukończony. Czas gry, jaki mi zajął, to 11 godzin 40 minut. Dość dziwaczny system walki, który zbiera mieszane opinie. Jednym ten tytuł się podoba, drugim ten tytuł się nie podoba. Jednym ten tytuł walki przypadł do gustu, drugim ten tytuł walki nie przypadł do gustu. W moim przypadku to jest opcja druga. System walki generalnie nie przypadł mi do gustu. Jest on moim zdaniem dość mocno przekombinowany. No i na dłuższą metę również po opanowaniu tego systemu walki, no troszkę się on nudzi. Natomiast sama gra w moim odczuciu wypadła dosyć przyzwoicie. Oceniłem ją w skali od 1 do 10 na 7.
mocny średniak. Natomiast no, gra w żadnym stopniu w ogóle nie straszy. Jumpscary dziś występują na początku tytułu, potem ich już w ogóle nie ma. Fabuła dosyć oklepana. Powiem wam szczerze, że ta gra nawet za bardzo nie wpada mi w pamięć. Po ukończeniu tej gry nie pamiętam za dużo z tego tytułu, aczkolwiek nawet też nie ma czego tu zapamiętywać. Mała ilość postaci, mała ilość przeciwników. No jest to średniak, trzeba poczekać na pewno na The Callisto Protocol 2, która myślę pokaże większy kunszt tego tytułu, tego IP. Natomiast jedynka jest średniakiem do przejścia, oczywiście nie w cenie 300 zł. Mi udało się tą grę nabyć za 249,90 po obniżkach, generalnie z 300 zł. No i edycja Xboxowa niestety wypada bardzo blado, zestawiając ją z edycją na PlayStation 5, która wypada dużo, dużo lepiej. Natomiast tytuł całkiem przyzwoity, ograłem go livestreamem na kanale. W cenie 200 zł myślę można nabyć tą grę i już ją sobie ogrywać, aczkolwiek no, nie ma tutaj jakichś dużych wodotrysków. No, tytuł mocno średni, nie krapiszonowaty, ale średni. Natomiast na pewno moim zdaniem oczekiwałem czegoś więcej od Callisto Protocol. Teraz moi drodzy, dwa tytuły, które stricte dokupiłem do kolekcji, żeby sobie ją uzupełnić, gdyż kiedyś w nie grałem, ale fizycznie kopii nie miałem. Pierwszy z tych tytułów to Jedi, Star Wars Jedi Upadły Zakon w edycji na Xboxa One. Moi drodzy, oczywiście z ulepszeniami dla Xboxa One X. Słuchajcie, moi drodzy, Respawn Entertainment, Lucasfilm, EA. Pierwszy tytuł solowy, singlowy od dłuższego czasu, który miał dość niski budżet, dość niski nakład, ale okazał się bardzo dużym sukcesem. Tak dużym sukcesem, że tytuł generalnie dostanie kontynuację, która wychodzi w roku 2023, dokładnie w marcu, Star Wars Jedi Survive. Tutaj mamy Upadły Zakon. Głównym bohaterem, moi drodzy, jest Cal Kestis, który ukrywa się po wydaniu rozkazu 66, unicestwienia resztki Jedi przy życiu. Sama gra jest gdzieś umiejscowiona między trzecim epizodem, a raczej po trzecim epizodzie Gwiezdnych Wojen, a między czwartym i piątym epizodem starej sagi. Tak jak mówiłem, niski nakład, ale generalnie tytuł był dużym sukcesem. Troszeczkę Dark Soulsowe podejście do walki w momencie, kiedy giniemy na danej planszy, czy też w danym etapie. Wszyscy przeciwnicy, których wcześniej pokonaliśmy, odradzają się, a aczkolwiek ja ten tytuł ogrywałem na Game Passie, za pośrednictwem Game Passu. Były z tego tytułu również live streamy i były z tego tytułu materiały na kanale, tak sobie gadam. 30 zł, moi drodzy, 30 zł kosztowała mnie ta gra, więc bardzo fajna cena i tak jak mówiłem, jest to totalnie tutaj uzupełnienie mojej kolekcji, zbioru mojej kolekcji. Na pewno będę czekał na drugą część Gwiezdnych Wojen, bo jedynka faktycznie była dużym sukcesem, dobrze się przy niej bawiłem, fajnie się przy niej bawiłem i czekam na pewno na dwójeczkę. Natomiast ta odsłona trafia do mojej kolekcji na uzupełnienie, gdyż była ogrywana w Game Passie, nie posiadałem kopii fizycznej w tym momencie. Za 30 zł nabyłem Gwiezdne Wojny Upadły Zakon na Xboxa, na tą konsolę, na której pierwotnie ten tytuł był przeze mnie ogrywany. Drugi z tytułów, który również jest uzupełnieniem kolekcji, tytuł, który mam zakupiony w edycji cyfrowej, moi drodzy. W edycji cyfrowej był kupowany przed premierą edycji gry 2021, była edycja cyfrowa, która kosztowała, jak dobrze pamiętam, około 67 zł. Natomiast pudełko w tamtym czasie kosztowało około 150-160 i to było na 2 bądź 3 miesiące przed wydaniem F1 2021, więc kupiłem sobie cyfrówkę. Tą cyfrówkę sobie ogrywałem, do tej cyfrówki oczywiście będę wracał za jakiś czas. Natomiast brakowało mi oczywiście fizycznej kopii, moi drodzy. Fizyczna kopia F1 2020, edycja 70-lecia Kimi Räikkönen, Dani Ricardo, PlayStation 4. Co tu dużo powiedzieć? Kosztowała mnie ta gra 40 zł plus 10 zł
paczkomat, więc tak naprawdę za 4 dyszki kupiłem F1. Przez jednych ulubiona seria, przez drugich znienawidzona seria. Jak co roku w przypadku FIFA, dosyć chwilowo mało zmian. Oklepany silnik graficzny, tylko zmiana numerku i nowego sezonu, więc tu się za dużo nie będę wypowiadał. Oczywiście w tej edycji dostaliśmy bodajże nowy tor, chyba Zandvoort i Hanoi w Chinach, jak dobrze pamiętam, chyba zobaczmy. Tak, nowości to tor Zandvoort i Hanoi, tryb podzielonego ekranu jako nowość, no nie wiem, czy to była taka nowość, tryb własnego zespołu. Nie wiem, czy właśnie My Team nie był po raz pierwszy w edycji 2.20. Chyba tak. Chyba tryb własnego zespołu chyba był nowością w tej edycji. No i właściwie tyle. No. Także uzupełnienie kolekcji F1 wlatuje do moich zbiorów, no bo czemuż by nie? Jak cena była dobra, to przecież trzeba by ją kupić. I teraz, moi drodzy, trzy tytuły, które... te tytuły kupiłem, a te trzy następne dostałem. Do kolekcji. Krótko i na temat. FIFA 14. FIFA 14, czyli piłeczka na PlayStation 3. No nic nadzwyczajnego. Podejrzewam, że koszt tej FIFA to jest w chwili obecnej pewnie 5 zł. I dwa kolejne tytuły, które otrzymałem również, tym razem na Xboxa 360, to Need for Speed The Run. Nigdy w życiu w ten tytuł nie grałem. Ja w ogóle Need for Speedy przez wiele lat olewałem. Grałem w Undergrounda 2, grałem w Most Wanted, grałem w Carbona, grałem w Shifta 1, w Shifta 2 i chyba właściwie tyle z Need for Speedów, jakie ja w życiu ogrywałem. Reszta totalnie olałem resztę, w ogóle kompletnie mnie reszta nie interesowała. Także no, z tego co pamiętam z zajawek, jeżeli chodzi o Need for Speed The Run, ten tytuł bardziej był taki filmowy, z jakąś singlową kampanią, aczkolwiek, no, tak jak powiedziałem, nigdy w tą grę nie grałem. Być może zagram, może nie zagram, nie wiem, no, dostałem za darmo, no to se wziąłem, nie? To se wziąłem, na szczęście jest to komplet, więc czemu by nie? No i ostatni tytuł, który otrzymałem również, to strefa Xbox 360 Classic, Tom Clancy's Rainbow Six Vegas. Również zero informacji na temat tej gry, nie wiem kompletnie, co to za tytuł. No z obrazków wygląda na FPS-a, shootera FPS-a, natomiast no, nie miałem jakby sposobności w tą grę zagrać. Być może kiedyś standardowo jakiś live z tytułów na parę minut, żeby zobaczyć w ogóle co to są za gry. Natomiast na pewno nie będę planował jakiegoś tutaj dłuższego gameplayu. I to było, moi drodzy, na tyle, jeżeli chodzi o zestaw tych gier. Trzy tytuły, moi drodzy, otrzymałem, 5 tytułów zakupiłem, plus mówię Nintendo Switch. Jeszcze z wersji cyfrowych Front Mission One ST Remake na Nintendo Switcha chwilowo nie ma wersji pudełkowej, to znaczy wersję pudełkową można zamówić, ale ja mam wersję cyfrową. No i, moi drodzy, tyle. Także takie oto zakupy pod koniec tego roku wleciały na mój kanał. Troszkę na Nintendo Switch, troszkę na Xboxa, coś na PS4, nic na PlayStation 5 generalnie nie kupowałem. Także, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście standardowo łapka w górę bądź łapka w dół, komentarzyk dla zasięgów. No i widzimy się w przyszłym roku na kolejnych growych zakupach. Także do usłyszenia, moi drodzy. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, hejo i pa, pa.